Na program zapraszają Poddębice, miasto gorących źródeł. Zaczynamy AgroExpress. Dziś przyda mi się kask. Będziemy na budowie basenów termalnych w Poddębicach. Za chwilę wmurują tu kamień węgielny. Już idę. To inwestycja kluczowa dla rozwoju gminy. Trudna i bardzo kapitałochłonna, ale od lat pożądana. Mówiło się o niej już 30 lat temu. Wreszcie w tym roku udaje się ją realizować. Fajnie, że to się rozwija. Dobre też i połączenie mamy, bo blisko autostrada. Myślę, że to będzie dobrze służyło mieszkańcom i tutaj powiatu podębickiego, województwa łódzkiego, ale i całej Polski. Bo Poddębice stają się naprawdę centrum wód termalnych, centrum basenów termalnych. Inwestycja za 77 milionów. Przepiękna. Ja widziałem projekt, widziałem zdjęcia, oczekiwane inwestycji, ale to jest najlepszy przykład bardzo fajnego działania i dobrego działania gospodarza tej ziemi. Już mamy żelbety w bardzo dużym stopniu zaawansowane. W najbliższym miesiącu zaczynamy robić technologię i budować niecki zewnętrzne. Także przewidujemy, tak jak tutaj mamy termin na lipiec 2020, to inwestycje oddamy. Panie burmistrzu, pan to pewnie każdy dzień odlicza do zakończenia tej budowy. Odliczam i każdy dzień jestem tutaj na tej budowie, ale nie tylko ja, bo podębiczanie tutaj, tuż za ogrodzeniem, pełnią rolę społecznego inspektora nadzoru i są właściwie codziennie całe rządki ludzi tutaj podglądają, jak prace idą, a idą na razie doskonale. Cieszymy się, że wielu pracowników, że dobra organizacja. Oby tak dalej, no a przed nami jeszcze jest kilkanaście miesięcy budowy. Na ile jest to ważna inwestycja dla gminy? Wydaje mi się, że po budowie szpitala, który tutaj w Poddębicach powstał kilka lat temu, jest to równorzędna inwestycja, bardzo ważna, niezwykle ważna, oczekiwana właściwie od 30 lat. Tutaj powstają baseny, a w sumie jaki obszar będzie objęty różnymi inwestycjami, zmianami? Czy obszar rewitalizacji to jest 4 hektary, a łącznie mamy z tymi obiektami, które już funkcjonują, czyli pijalnią wód termalnych, czyli Poddębickim Centrum Zdrowia, czyli Domem Pracy Twórczej, to jest obszar 17 hektarów. Część z tych inwestycji musimy zagospodarować w systemie publiczno-prywatnym i do tego będziemy zmierzać. To jest jeden z ważniejszych projektów, który jest finansowany dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niebawem mieszkańcy nie tylko gminy Poddębice, ale myślę całego województwa łódzkiego, a również spoza granic województwa łódzkiego, będą mogli korzystać z pięknych basenów termalnych. Będą mogli tutaj zadbać o lepszą kondycję, o lepsze zdrowie i również spędzić miłe chwile związane z rekreacją i wypoczynkiem. To będzie magnesem też do przyjazdu turystów z daleka, bo tu też różni przyjeżdżają z całej Polski, tak jak do mnie do zoo, że cały dzień mają zajęty, bo i skorzystają z ogrodu i z basenów, albo z basenów i ogrodu. Także też tak każdy planuje, żeby ten dzień wykorzystać, jak już jedzie ileś kilometrów, żeby na cały dzień mieć jakieś rozrywkę i zajęcia. Inwestycja to także szansa dla miejscowej geotermii oraz Poddębickiego Centrum Zdrowia. Pani prezes, te baseny oczywiście pewnie będą piękne, ale bez wody to daleko nie pociągną, prawda? Prawda, ale będą z wodą termalną, z naszego ujęcia Poddębice GT2, którą eksploatujemy od 2010 roku. To też będzie szansa na rozwój geotermii jeszcze bardziej intensywny? Zdecydowanie. Damy naszą wodę tutaj dla potrzeb tego ośrodka, odbierzemy ją chłodniejszą i będziemy wykorzystywać kaskadowo do innych celów, na przykład do szklarni z warzywami albo kwiatami, bo to się zastanawiamy, do różnych celów. Ta inwestycja się wpisuje idealnie w mapę potrzeb zdrowotnych nie tylko Poddębic, ale i całego województwa, tej części kraju. Ta inwestycja idealnie wręcz nam jest tutaj potrzebna do rozwoju leczenia rehabilitacyjnego, korzystania z wód geotermalnych, tej pełnej balneologii. Jest to dzisiaj naprawdę potrzeba, potrzebujemy tego, brakuje nam takiej bazy. Będziemy mogli rozwinąć rehabilitację dzienną, jednodniową, jak również poszerzyć bazę łóżkową właśnie w oparciu
o tutaj ten kompleks, który powstaje. Jak powiedziałem, u nas dzisiaj się czeka na miejsce 4 lata, a przy tej inwestycji będziemy mogli ten okres skrócić, natomiast pacjenci będą zadowoleni, a dzisiaj rehabilitacja to jest to, na co czeka cały naród. Gmina dysponuje też terenami dla potencjalnych inwestorów. Wiążemy z tą inwestycją ogromne nadzieje, jeżeli jako miasto, jako gmina Podębice, dla rozwoju naszego rejonu, regionu. Jakieś usługi dodatkowe też powstaną? No liczymy tutaj na dział taki, na jak gdyby gałąź prywatną i turystyka czy hotelarstwo, tak? Gmina zaangażowała w to niemałe środki, wytrzymacie ten reżim? Tak, tak. Wszystkie wskaźniki wskazują na to, że jesteśmy w stanie dźwignąć tą inwestycję w tak dużych środkach, jakie to obecnie już ponosimy.